Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. We wtorek 23 stycznia witam serdecznie i pozdrawiam. Fragment na dzisiaj z psalmu 25, 11 wiersza brzmi tak. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. A fragment Ewangelii Marka z drugiego rozdziału przeczytam od pierwszego wiersza. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwi już pomieścić nie mogli. A on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli się do niego zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór wpuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie. Ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż tak ten mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu. I wstał, i zaraz wziął łoże i wszedł wobec wszystkich. Tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Kochani, ta historia pokazuje nam dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, tych przyjaciół. Tych ludzi, którzy mieli wiarę i wierzyli i ufali, że kiedy przyniosą swojego przyjaciela, Jezus może go uzdrowić. Ważna rzecz jeszcze jest, która też dotyka pierwszy wiersz, grzech. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy zachęcani do tego, abyśmy zastanowili się nad sobą samym, nad swoją grzesznością, abyśmy umieli przyjść do Jezusa. Przyjść i poprosić o przebaczenie grzechów. Bo tak naprawdę tylko Jezus Chrystus, Jego imię, Wszechmogący Bóg, może odpuścić nam nasze grzechy. To Jezus Chrystus jedna nas ze swoim Ojcem. I moi drodzy, dziś jesteśmy właśnie do tego zachęcani, aby przyjść do Boga. Może być dobrym przyjacielem, który razem z kimś porozmawia i zachęci do wspólnej modlitwy, do wyznania grzechów Panu Bogu. Moi drodzy, chciałabym, abyśmy właśnie ten dzień poświęcili na takie może zdanie trochę relacji przed Panem Bogiem ze swojego życia. A także może jest to dobry dzień do tego, aby pójść i głosić dobrą nowinę, głosić odpuszczenie grzechów w imieniu Jezusa Chrystusa. Może warto pójść, porozmawiać z kimś i zachęcić go do wyznania grzechów Panu Bogu. Na koniec fragment pieśni na dziś. Wam troszczyć się nie trzeba, jakoby wasza moc go ściągnąć miała z nieba staraniem w dzień i w noc. On z dobrej woli idzie, miłością darzy was. Zaradza wszelkiej biedzie, pociesza w każdy czas. I takiego pocieszenia, odpuszczenia i prawdziwej wolności nam wszystkim dzisiaj życzę. W imieniu Bożym przyjdźmy do Boga. Amen.